Hej kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy przedostatni dzień maja, jeszcze jutro 31 i 1 jest Dzień Dziecka. Tak słuchajcie, szybko zleciał maj. Ja dzisiaj tak sobie postanowiłam, wymyśliłam, że dzisiaj będę nagrywać vloga. Słuchajcie, wczoraj miałam koszmarny dzień, miałam migrenę i przeleżałam cały dzień i naprawdę ten, kto ma migrenę, to wie, że to nie jest zwykły ból głowy, to jest po prostu niezła masakra. No ale dzisiaj już, słuchajcie, wracam do życia i zaraz będziemy wyjeżdżać, bo czuję się całkiem ok, więc jeszcze chciałam Wam pokazać, słuchajcie, jedną rzecz, bo zamówiłam właśnie dla Niny kurtkę z internetowego sklepu Sinsay. Ja wiem, że stacjonarnie też można gdzieś tutaj jeszcze chodzić. Ja nie mam na to czasu, wolę jednak zamówić przez internet. Nie zawsze, ale tu była taka fajna opcja. Słuchajcie, właśnie już od jakiegoś czasu szukałam właśnie dla Niny kurteczki. I chodziło mi właśnie o taką kurteczkę, żeby to było na teraz, żeby to nie było za grube. Ta pogoda teraz jest jeszcze taka, słuchajcie, bardzo zmienna. Wieczory jeszcze są naprawdę bardzo zimne, teraz są dni, kiedy, słuchajcie, tak wieje, mimo że niby za oknem wygląda, że jest ładnie, świeci słońce, a są takie mocne porywy wiatru. I tak, i słuchajcie, kurteczkę, ta kurteczka w zasadzie pojawiła mi się coś przy okazji, oglądałam coś na telefonie i akurat taka oferta właśnie z tego sklepu mi wyskoczyła i weszłam i słuchajcie, od razu praktycznie ją kupiłam, bo był Niny rozmiar i spodobała mi się i Ninie również, więc nie zastanawiałam się długo, bo powiem Wam, że właśnie długo szukałam i albo wszystko miało jakieś kosmiczne ceny, albo po prostu nic mi się nie podobało. Więc ta kurteczka z Sinsaya przyszła, ona kosztowała, słuchajcie, 49, chyba 99. I już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Czekajcie, może jeszcze ją zapnę. Ona jest w rozmiarku 128. Ona jest w rozmiarku 128 i właśnie jest taka różowa i jest jeszcze w kolorku granatowym, również w te właśnie kolorowe kropeczki. O, i ona jest taka fajna, nie jest aż taka super cienka, ale właśnie taka idealna na teraz, ma kapturek, więc myślę, że całkiem spoko, że nam się sprawdzi. No tak, zobaczcie, cena nawet 49,99, rozmiarek 128. Więc taka kurteczka bardzo szybko też przyszła, więc już dzisiaj, jak właśnie będziemy wyjeżdżać, to na pewno Ninka ją założy. No i tak, kochani, jeszcze muszę Wam pokazać, bo tutaj mamy zakupy właśnie z targu, które zabieramy. I tutaj zaraz Wam pokażę, bo tutaj mam kupione sadzonki papryki, pomidorów i zaraz będziemy jechać i będziemy to wszystko sadzić. O, tutaj na przykład mam sadzonki pora. To jest malutki por. O. O, zobaczcie, tutaj mam sadzonki papryki, to jest papryka żółta. Tutaj mamy pomidorki malinowe. O. Mamy dwie sztuki pomidorków malinowych. Ale pachną, słuchajcie. O, takie pomidorki malinowe. I tutaj jeszcze mój mąż kupił, miał jeszcze kupić pomidorki koktajlowe, ale nie było. I jeszcze kupił, słuchajcie, bawole serca, ale te bawole serca już są tak duże, że trzeba będzie je od razu, no jak wszystko, ale te trzeba będzie od razu wsadzić i myślę, że już pomału tutaj im dać jakieś wzmocnienie. Bo zobaczcie, one już naprawdę mają nawet kwiaty, więc się zdziwiłam, że takie wielkie sadzonki. Więc to są bawole serca, przepyszne pomidory, więc zaraz z tym wszystkim jedziemy i zabieramy się za sadzenie. Także jeżeli chcecie, to oczywiście spędzajcie dalej z nami tego vloga. My teraz się zbieramy, jedziemy na wieś do naszego domku pod lasem, także zabieramy Was oczywiście ze sobą. Just take my hand and leave.
Zobaczymy, czy trafię. Poczekaj. Można suche patyki też zbierać, no. Przez to, że pada co chwilę, nie? Ale z drugiej strony to dobrze, że pada, bo wszystko akurat rośnie. No. No. Ale pachną. W jednym szczypiorku i to urośnie taki poród. Tylko z kompostu tu dołeczki. A, dobra. Po troszkę. Się uczyć. Na naukę nigdy nie jest za późno. Okej, muszę zobaczyć ile... Okej, kochani, już jesteśmy w domku. Zaraz będziemy robić kolację i mamy jeszcze jednego tego pysznego oscypka. Więc zaraz go otworzę i chcę go zrobić właśnie na ciepło w piekarniku. O, jaki piękny. I zrobimy go na ciepło. Wtedy jest najpyszniejszy.
Mamy do tego jeszcze właśnie domową żurawinę, więc będzie spoko. I już go... Ok, już tutaj mam tosty, jeszcze robię. I już wyjmuję. Ale pachnie, wiecie jak pachnie, w samym domu pachnie tymi osypkami. O, zobaczcie jakie są mięciutkie. Przepysznie. I na to żurawinka, słuchajcie, jest po prostu bomba. Dobra, kochani, ja już się z Wami żegnam. Idziemy jeść kolację, pomacham Wam rękawicą.